Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, wystąpił na konferencji prasowej ze Sławomirem Mentzenem. To koniec niezależności NIK-u. Kurie lejso. Dlaczego? Ale czy Najwyższa Izba Kontroli kiedykolwiek była niezależna? I tu, moi drodzy, jest pies pogrzebany. Przypominam, prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu lub 35 posłów. Jego kadencja trwa 6 lat. Marian Banaś jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli od 30 sierpnia 2019 roku, a wcześniej był ministrem finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Czy inaczej było z poprzednikiem Mariana Banasia, panem Krzysztofem Kwiatkowskim? Oczywiście, że nie. Zanim został prezesem Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, wcześniej był ministrem sprawiedliwości, a jeszcze wcześniej był prokuratorem generalnym i należał cały czas do Platformy Obywatelskiej. Niezależność Najwyższej Izby Kontroli według PiS-u jest wtedy, kiedy PiS namaszcza prezesa NIK-u, tak jak namaściło na przykład panią Julię najnowsze odkrycie polityczne Przyłębską, która jest obecnie prezesem Trybunału Konstytucyjnego. No i Trybunał Konstytucyjny nie dobiera się do tyłka Prawa i Sprawiedliwości. No, a Marian Banaś do tego tyłka zaczął się rządowi dobierać. I od tej pory już nie jest niezależny. I żeby była jasność, w normalnym państwie to jest oczywiste, że prezes Najwyższej Izby Kontroli nie pokazuje się na konferencjach z różnymi politykami i nie prowadzi działań wspierających rząd, bo NIK ma ten rząd kontrolować. I Marian Banaś od 2020 roku wskazuje patologię w polityce finansowej obecnego rządu. Dlatego nie może być tak, że rządzący mający monopol władzy nie pokazują obywatelom w budżecie państwa pełnego stanu zadłużenia, który na koniec 2022 roku oficjalnie wyniósł 1 209 miliardów, a faktycznie był na poziomie 1 512 miliardów. Kwoty wydawane poza budżetem, będące de facto pożyczką, nie podlegające kontroli parlamentu, gdzie obowiązuje pełna uznaniowość, na koniec 2022 roku wyniosły już ponad 302 miliardy. Kontrolerzy NIK nie są wpuszczani na kontrolę do spółek i fundacji Skarbu Państwa, które na sponsoring i reklamy wydają miliardy, a przecież są to środki publiczne. Co więcej, zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności prawie wszystkie są umarzane, a nasi kontrolerzy przesłuchiwani przez prokuraturę i zastraszeni przez służby. W 2020 roku Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że rząd bezprecedensowo wypchnął poza budżet państwa różnego rodzaju wydatki, tworząc sobie tak naprawdę taki alternatywny budżet do finansowania swoich różnych politycznych fanaberii. I problem polega na tym, że nad tymi wydatkami nie ma nikt kontroli poza premierem Mateuszem Morawieckim. To z kolei spowodowało, że realny deficyt budżetowy wobec tego prezentowanego przez rząd totalnie się rozjechał. To Najwyższa Izba Kontroli również w 2020 roku wykazała, że rząd, tworząc sobie właśnie ten alternatywny budżet i wypychając wydatki poza budżet państwa, zastosował takie mechanizmy, które powodują, że tak naprawdę rząd może wykazać dowolny wynik tego budżetu państwa. I to z kolei prowadzi do tego, że wszelkie sprawozdania z realizacji budżetu za dany rok nie mają po prostu sensu. Dziś w 2023 roku skala wyprowadzania wydatków poza budżet państwa jest ogromna. Forum Obywatelskiego Rozwoju chociażby mówi, i to już mówi wprost, że budżet państwa jest całkowicie poza kontrolą parlamentu, co jest niezgodne z prawem. No a jednym z narzędzi do wyprowadzania wydatków czy pieniędzy poza budżet państwa jest Fundusz Przeciwdziałania COVID, który na papierze miał finansowo przeciwdziałać pandemii COVID-19, a w rzeczywistości finansuje chociażby takie pomysły jak Genialny Polski Ład czy 13. emerytura. Zrozumcie, jest coś takiego jak budżet państwa, który każdego roku ma konkretną kwotę do dyspozycji i ma konkretne wydatki i konkretne zobowiązania wobec obywateli, które są co roku ustalane w ustawie budżetowej. I teraz jakiś super kreatywny księgowy z rządu
znalazł sposób na to, by ominąć przepisy, czy wykorzystać te, które funkcjonują niestety legalnie i stworzyć obok tego naszego budżetu drugi, alternatywny budżet. Tylko problem polega na tym, że ten alternatywny budżet, z którego rząd finansuje sobie różne obietnice polityczne, kolejne emerytury, jakieś finansowania 800+ i tak dalej, to są pieniądze, które można porównać do pieniędzy pochodzących z chwilówek. A wiecie, jaka jest konsekwencja kredytów typu chwilówki? Bardzo słono się za to płaci i bardzo szybko. I to właśnie prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Mariusz Banaś, negatywnie ocenił realizację budżetu za 2022 rok, nie udzielając jednocześnie absolutorium dla Rady Ministrów, co stało się po raz pierwszy od 30 lat, dokładnie od 1994 roku. Czy prezes Najwyższej Izby Kontroli powinien występować w takim razie na konferencji prasowej z jakimś politykiem i przekazywać temu politykowi projekt ustawy? No, w normalnym państwie nie. No, ale jeżeli państwo ma całkowicie za nic to, co mówi Najwyższa Izba Kontroli i dodatkowo jeszcze uniemożliwia Najwyższej Izbie Kontroli różnego rodzaju kontrole, no to sorry, ale trzeba reagować. Konfederacja zadeklarowała całkowite poparcie niezależności Najwyższej Izby Kontroli i wzmocnienie jej uprawnień jako organu konstytucyjnego, stojącego na straży grosza publicznego, patrzącego na ręce każdej władzy, niezależnie jaka opcja polityczna ją sprawuje. I zaraz pewnie zlecą się komentatorzy, którzy powiedzą: ola Boga, Konfederacja upolitycznia Najwyższą Izbę Kontroli. Ludzie, a nie wpadliście na to, że jeżeli Konfederacji udałoby się wprowadzić przepis, który nadaje większe uprawnienia Najwyższej Izby Kontroli, to kiedyś Konfederacja mogłaby być kontrolowana przez Najwyższą Izbę Kontroli tymi przepisami? W sumie nie. No przecież to mogłoby się równie dobrze obrócić przeciwko Konfederacji. Więc jaki w tym interes? W sumie tak. Naprawdę nikt z Was nie pomyślał, że jeżeli Najwyższa Izba Kontroli miałaby uprawnienia prokuratorskie, co jest zawarte w tej ustawie przekazanej przez Mariana Banasia Sławomirowi Mencenowi, a Konfederacja na przykład kiedyś by rządziła, no to NIK kontrolowałby polityków Konfederacji, chociażby w kwestii realizacji budżetu państwa. No i jeżeli coś by było nie tak, no to politycy Konfederacji mogliby usłyszeć zarzuty dotyczące chociażby defraudacji państwowych środków. Przecież nie zawsze prezesem Najwyższej Izby Kontroli będzie Marian Banaś. Za chwilę po nim przyjdzie ktoś inny, a uprawnienia pozostaną. W sumie tak. Obecni politycy wprowadzający różnego rodzaju prawo wprowadzają przepisy, które dają jeszcze większe uprawnienia rządowi bez możliwości kontrolowania rządu ze strony opozycji. A NIK jechałby wszystkich. I już tak całkowicie na sam koniec. Widzicie, jak ujadają? Wszyscy. Od PiSu po Platformę. Marian Banaś nagle nie jest bohaterem totalnej opozycji. Nie, jak ma mieć uprawnienia prokuratorskie i ma się dogadać tutaj, żeby je wprowadzić z jakąś partią polityczną typu Konfederacja. Nie, tak to już przegina. Tak nie może być. Nie może być Najwyższa Izba Kontroli upolityczniona. Dopiero jak albo PiS, albo Platforma będzie u władzy i wprowadzi tam swojego człowieka w 2025 roku, no to wtedy dopiero Najwyższa Izba Kontroli będzie niezależna. Czego nie rozumiecie? Nie wiem, choć się domyślam. I właśnie dlatego zdecydowałam się kandydować w tych wyborach do Sejmu. Kandyduję z ostatniego miejsca z Radomia, bo mam już po prostu dosyć. Mam już całkowicie dosyć tego ujadania między PiS-em a Platformą. Mam dosyć tego układu, o którym mówiła jedna senatorka z Platformy Obywatelskiej. Układu, który trwa już od wielu, wielu lat i układu, który będzie broniony wszelkimi możliwymi sposobami, żeby tylko nie dokonać w tym układzie żadnego wyłomu i nie rozsadzić tego układu od środka. A właśnie Najwyższa Izba Kontroli ma do tego jedne z lepszych narzędzi. Powiem Wam zupełnie wprost. Nadchodzi czas młodych. Tusk i Kaczyński, dla nich to już jest pora na emeryturę. O ile nikt im pozwoli.